Cześć, siemanko, witajcie. Znajdujemy się dzisiaj na mapie Ostrowitko. To kolejny odcinek, oczywiście, ze sprawdzania map i tak dalej, ze zwiedzania. Mapka kolejna Polska, która okazała się na ModHubie jakiś tydzień temu. Tydzień temu był odcinek z Kamienek, czy jakkolwiek to się odmienia, tak zapraszam. Dzisiaj właśnie Ostrowitko, kolejna mapka od Pumy. Niedawno, tak naprawdę, chwila, moment temu, wyszła Masna Dolina, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz właśnie z Ostrowitko, także lecimy z tym tematem. Pokażę wam, jak ta mapka wygląda tako. Pewnie niektórzy z was już testowali i tak dalej, jeżeli nie, no to teraz możecie sobie to wszystko ogarnąć. Opis jest dosyć krótki, więc chwila, moment, i go przeczytam, że lecimy. Witamy w Ostrowitku, to jest polska mapa do Farm Simulator 19. Mapa wzorowana jest na terenach województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce. Mapa zawiera 3 farmy do ustawiania, 60 pól, dużo lasów, 5 punktów sprzedaży. Po pobraniu mapy zobaczysz więcej. No, także taki zagadkowy troszeczkę ten opis, jakieś totalnie główne tutaj rzeczy są napisane, które musiały być pewnie. No, ale kolejne województwo, tak naprawdę kujawsko-pomorskie, i trochę tych mapek już jest z różnych. No, a teraz mamy kujawsko-pomorskie, także jeżeli ktoś jest, no to oczywiście możecie napisać, czy faktycznie taki teren tutaj jest. No i co, respimy się, przynajmniej ja się zrespiłem w tym miejscu, może jest kilka respów, cholera wie. Respimy się w tym miejscu. I tak, tu mamy jakiś trigger, tutaj możemy iść sobie spać, więc spoko. Tu mamy po prostu jakiś budynek tam statyczny. Ale widzę, że tutaj w tym kierunku jest dalej jakaś gospa. Tu mamy, nie wiem, powiedzmy małe, ale takie jeziorko, gdzie pewnie wodę możemy sobie napełniać, tak jak tutaj. W ogóle jakieś takie inne oświetlenie, mam wrażenie. Inne kolorki. Mamy tutaj wiatkę, gdzie sobie stoi bizon. Duża wiata, tylko bizon, tak trochę dziwnie to wygląda. Kolejna wiatka. Co my tu mamy dalej? Trochę większe sprzęty, bo mamy case'a, mamy fenda. Jakieś garaże, które nie mają dźwięku, przyczepka. Okej, no jakieś takie po prostu budynki. Czy coś tu mamy jeszcze? Nie. Także tak, tutaj zwierząt żadnych nie mamy. Tutaj po prostu głównie pod zboże możemy uderzać. No jak widzicie, teren jest dosyć taki mega nierówny, jakieś górki i tak dalej. Kiedyś jak jechałem nad morze przez Kujawsko-Pomorskie, to właśnie takie tereny były. No, także no naprawdę tu jest hardcore. Nie powiem, że nie jest totalny hardcore, bo te pola są no dosyć takie dziwne i tutaj nie lada problemy mogą mieć tutaj maszynki. Dobra, trzy gospy, no to była jedna, gdzie mamy kolejną. Na razie sobie tak polatamy jednak od środka, bo to szybko sobie to nagrać, bo jest trzecia w nocy. Tutaj mamy po prostu pasfisko dla krów. Czy coś będzie więcej? Pasfisko mamy silos na. Sorry za kata, jestem chory. Kiszoneczkę, gnojowica. Tu mamy jakąś wiatkę, coś tam, jakiś budynek jeszcze. Okej, żeby jakieś sobie coś tu pochować. Tu coś było, ale no, coś tu mamy sobie po prostu jeszcze postawić. Mamy jakąś stodołę, czy coś w tym stylu. Teraz tym razem starszą, nie jakiś super nowy garaż. Tutaj mamy tą oborę jakby. Dobra, takie jeszcze nie widziałem, więc coś faktycznie nowego. Możemy sobie elegancko kupić krówki. Mleko, łobornik, mamy chatkę, jakieś podwórko, no także tutaj taka typowa gospodarka, jak się patrzy. Tutaj jakieś takie małe pomieszczenia na różne rzeczy, ziemniaki czy jakieś tam ziarna i tutaj też czegoś brakuje. Trochę dziwnie tak to wygląda, ale zawsze można sobie coś tam poustawiać. Na ModHubie bardzo dużo jakichś tam budynków, płotów, garaży i tak dalej wychodzi właśnie od Polaków, więc ta polska wyspa jak najbardziej może się to wpasować. Dobra, mamy tutaj sobie tartak. Jest dużo lasów, no faktycznie jak możecie zobaczyć, jest dużo tego. No taki tutaj akurat duży land lasu jest za 1 000 000. Tutaj jakieś tam pierdoły są za 0. Takie landziki, no ale generalnie myślę, że tak dużo nie kosztują jednak te landy, bo za taki land 270 myślę, że nie za dużo. Pola są dosyć średnie i duże, nie ma jakoś takich małych, tak naprawdę, oprócz tutaj może gdzieś tej okolicy. I tak to sobie po prostu wygląda. Nie wiem, gdzie jest trzecia gospa. Raz, dwa. Nie wiem, trzeci nie widzę. Niby coś tam pisał od ustawienia, ale są na razie dwie gospy. Może tutaj po prostu. Być może i tak, ale dobra, mamy tartak. Tartak, tartak.
To jest dużo miejsca, tak. Tu mamy wióry, tu mamy jakiś tam trigger na sprzedaż normalnych drzew i tak dalej, drewna. No jest dużo po prostu miejsca na wykręcanie. Jest tak szczególne. Jakoś super mi się podoba to podłoże, jak jest pomalowane. Ale okej, tutaj pola. To akurat jest. Nie da się tego kupić, to jest jakby koniec mapy, ale fajnie, że gdzieś tam jednak w oddali coś tam się dzieje, jakieś pola są, wiatraki i tak dalej. I tak dalej. Tu mamy stację wapnowania, czy coś jeszcze? Nie, po prostu sobie stoi jakby taki bin. Tutaj pewnie Marianów i tyle, nic szczególnego. Lecimy sobie dalej. Nieduża jest ta mapka, chcę ze sobą szybko nagrać, bo po pierwsze, że jest późno, a po drugie, jestem chory. Też ostatnio mieliście sporo odcinków gdzieś tam z muzyką i tak dalej, ale spokojnie, w poniedziałek już na pewno będzie odcinek z głosem, z miastkiem, także. Na luzie, wy możecie sobie subika w górę, nie wiem czy będzie live. Zobaczymy, może sobie teraz odpuszczę, chyba że w niedzielę będę się czuł. No to zobaczymy, bo na razie na piątek, no to jest kiepsko. To tu mamy sobie elewator zbożowy. Nic takiego szczególnego, tutaj bardzo mało miejsca, więc z przyczepą idzie. Wysięgnie idzie do góry, no to niestety może być kaszanka. Tu mamy sobie buraczki na takim polu, także powodzenia w zbieraniu. Ale no powiem wam, że no klimatyczna jest ta mapka pod takim właśnie względem, że te pola są bardzo, bardzo różne, górki, dołki i tak dalej i trudno się dziwić, że, znaczy nie trudno się dziwić, że ta woda później stoi sobie na polach. Tutaj nie rozumiem troszeczkę, co z tym chodzi. Uklepany trochę ten teren i po prostu dwa takie zbiorniki z wodą. Nie szaję, ale okej. Jeżeli chodzi tutaj o gospodarzy, mamy sobie, oj, nie mamy Polaków, także bardzo słabo, bardzo się zawiodłem tym. To polska mapka, polskiej jakby tutaj gospodarzy nie mamy. Podstawowy błąd, można tak powiedzieć. Dobra, pójdźmy sobie tutaj, bo nie wiem, czy to jest w końcu ta gospa, czy nie. Nie, tu po prostu są jakieś domki takie ala osiedle. Dobra, tutaj mamy sobie stację benzynową. O, jest ruch drogowy, samochody sobie jeżdżą. I tu mamy przy okazji chyba sklep, tak, bo tu mamy trigger, tu mamy tą stację i tu mamy sobie po prostu jakiś tam zwykły sklepik. Handel z zwierzętami, przędzalnia i tak dalej, i tak dalej. Jak tu sobie to wygląda? Przędzalnia, wiadomo, mały taki to miejsce z triggerem, że tak powiem, na tą wełnę i bawełną, także tu trzeba uważać z tym rozładunkiem. Strych, no to strych, wiadomo, tam słoma i tak dalej. Siano i tu mamy tego handlarza. Spoko, niby mało miejsca, ale idzie tutaj na luzie wszystkim wykręcić. Oprócz jakichś super na większych maszyn. No tutaj to pole naprawdę robi ten efekt, gdzieś tam jeziorko, ktoś w oddali, no naprawdę super, super to wygląda. Lecimy sobie dalej. Tu mamy ale takie miasteczko i tak dalej. Coś tu się po prostu dzieje. Tu mamy sobie biogazownię. Biogazownia dosyć duża. Mamy dwa duże silosy, bardzo duże. Bardzo dużo miejsca mamy. Także na spokojnie. Gnojowica, sprzedaż. Wszystko tutaj jest. I tu mamy po prostu sobie jakieś bloczki, małe takie osiedle. Czyli że no. No okej, okay, nie. Powiedzmy. Tutaj, jeżeli chodzi o takie. O takie bariery, tak w tym miejscu, to super klimatu nie czuję, ale tak jakieś pola i tak dalej, to spoko. Tu mamy sobie jakieś duże jeziorko. I co, i tak naprawdę chyba tyle, nie? 8-9 minutach mamy. To w sumie tyle, landy, wszystko jest. Tu jeszcze sobie zobaczę to pole 54, bo na mapce bardzo dziwacznie to wygląda. Ale tu po prostu jest taki zagajniczek. No, tu jest taki zagajnik, bardzo długi. A spoko, sprawa, zawsze można sobie wyciąć trochę roboty, wiadomo, ale można sobie wyciąć. No, także jeżeli chcecie, jeżeli mieszkacie w Kujawsko-Pomorskim województwie, no to takie tereny to wasza codzienność, więc zapraszam tutaj do grania. Możecie w opisie napisać, w opisie, sorry, w komentarzu możecie napisać, jak wam się jeszcze ta mapka podoba, i tak dalej, co o niej sądzicie i zachęcam do zostawienia łapeczki, suba, z dzwoneczkiem. No i tyle, na razie, trzymajcie się, cześć.